Dzień dobry. Sztosik koszuladzienki, trochę pognieciona. Czym czerwony ryj wyszedł spod prysznica. Włosy nie tłuste, widzowie, to są mokre od wody. Spod prysznica, czyściutkie. Kurde, trochę mocno pognieciona ta koszulka. A whatever. No ja koszulek nigdy nie prasuję. Ja je prasuję tak jakby normalnie, nie? Wytrzepuję i daję na suszarkę. No tak się pracuje zwykłe t-shirty, nie? A, on ma full HP. Okej. A pomimo, że linia trochę giga chujowa, to jakoś to ma ręce i nogi. A ta gra i tak wygląda na wybaną już. Te gry na wyższym poziomie trochę inaczej wyglądają niż na jakimś niskim diamencie. Tutaj odczuwasz takie wrażenie często, że już gra jest wyjebana w piątej minucie, nie? Trudny matchup się trafił, bardziej głupi niż trudny, wiesz? Patrz, co on se robi, ja go leczę tutaj. Widzicie jego healing w ogóle? No moja postać polega na healingu, a on jest tankiem, który się leczy 3 razy tyle co ja. No ładnie Kiana zabiła Volibera z shutdownem. Morale trochę wróciły. Spoko. 700 mi z tego wyjebał. Widzowie, no ja tutaj nie... Powiem, co mam wam powiedzieć. Chłop rzuca na mnie jednego spela, udyrem pod tanka i zadaje mi 700 obrażeń. Ja trochę płaczę, no. No powiem tak. Jeśli mi bije tank z jednym tank itemem, z jednego spela, który nawet nie serką, za 700, no to coś jest nie tak, według mnie. Tak już nie chcę być deluded, ale no... Kinda disgusting. Aż mi się, no nawet mi się nie chciało flashać, ja wiedziałem, że umrę. O, ta gierka jest w koniec. Jak gówno ten mecz wygląda. Ubijemy się. Dobra, go next, no nie wygramy. Ile ten uder pod tanka zadał Dixów? Tyle co ja. Masakra. Masakra ten uder. Od dzisiaj wiesz, że tanki są broken w tej grze? No ale ten uder to trochę przesada już. Uder daje ci takie value jak Irelia. Irelią musisz spędzić paręset godzin, żeby ją wymasterować, a uderem w ogóle. Tak jakby masz czempiona, który daje ci wysokie value, a nie musisz nawet się postarać. Nie umiem grać udyrem, nie mam... to nie jest champion dla mnie. Udyr, kurde, ja nie mam mentala do grania udyrem. Udyr ma specyficzny playstyle. Da, teraz Remkiem gramy. Siemanko! Tutaj pierogi z kimchi. Jest taki kanał na YouTube. Siemanko! Tu pierogi z kimchi, nie znasz? Nie znam. Jak tam gierki dzisiaj? Ja tak sobie. No takie... Jeden remake, jeden stomp, dwuchawków. No takie klasyczne fast 15. Żadna gierka nie była close. No tak po prostu, mało przyjemne te gry. A dzisiaj jestem w szczytowej formie. No tak, to znaczy skupienie mam zajebiste, jestem super skupiony, a to jest moment, w którym najlepiej gram w LoL'a. A, Remek, my gramy do czwartej dzisiaj i bijamy Giema. Co ja robię? No i co, opłaciło się widzowie, agresja level 1. O t***a! Nie
No popoliło mnie. W tym momencie tam się stało. Klasik, zapłacił mi Loi. Nagle Bruce ma dobre staty i mówi, że jest dzisiaj w formie, to raz siedzicie cicho. To znaczy, formę mam na myśli, że dzisiaj jestem, no tak top skupiony, wiesz? Taki mam dzień, że myślę o większej ilości rzeczach niż przeważnie. Tylko nie przesadź, żeby cię Nocturne nie zabił. A, dawaj, Rebel. Zagraź na żółtych. Cutdowna i Legend Haste. Dlatego tak agresywnie w Ladem gram. Level 1. Bo na 60% dużo więcej bije. I teraz dostaje buffa w patchu, że na 50%. Więc no Vladek będzie silniejszy. Jeszcze jakby buffnęli Vladka, nie? Riot, kurwa, 50 range'a na Q, nic więcej. Albo, że szybciej Q castuje i szybciej healek wraca. Albo 10 dipsa co level, cokolwiek na Q, nie? Proszę. Chciałem zobaczyć buffa dla Vlada, proszę. Bruce, co ty grasz za runę? Legend Haze, bo gram mało CDR-ów i Cutdowna. Bruce. No? Ten Cutdown, który mówisz, on działa 60% wzwyż. W razie czego, nie? Bo już któryś raz mówisz źle, więc jesteś w błędzie. I ci uświadamiam. A, dobra. Mi się pomyliło. To, no jak... No. Ty, no pomyliło mi się. Ale to chyba lepiej, czy nie, w sumie. Lepiej więcej bić, no bo po patchu będzie to 50%. Lepiej zadać dużo dipsów w low cell, czy w high HP cell? Znaczy, co ty masz na myśli? No, co jest lepsze? Większe obrażenie, jak ktoś ma poniżej połowy, czy powyżej połowy? Chyba w tanków to pierwsze, w sumie, jak ktoś ma dużo zdrowia. Mam swoją teorię spiskową na temat Tindera, że jeśli mam mniej meczy na Tinderze, jak mam Golda, a mam więcej meczy, jak nie mam Premium. Czuję to, że Tinder ma jakiś... To jest moja teoria spiskowa, że Tinder ma skrypt, który sprawia, że jak płacisz co miesiąc na Tindera, to masz mniej meczy, żebyś nie znalazł sobie kogoś. No bo tym więcej użytkowników ma aktywną, wiecie, suba, jak sobie nikogo nie może znaleźć, no to więcej Tinder na tym zarabia. No wydaje mi się, że tak może być. Mam dużo więcej maczy, jak nie mam Premium, a mam dużo mniej maczy, od kiedy mam Tinder Golda. RNG? Wątpię. Dobra. Sznapi. Wjeżdża. Ale mam teraz przesrane. Nie wiem, możemy nexta w sumie? Nie wiem, jak mam grać już tą linię, tak szczerze. No jeszcze zmisowałem taczkę. Dobra, idę na mida zromać, ale będzie frizował. I nie mogę widzowie wejść na swoją linię. Mam Olafa pomiędzy creepami. A Lilia ginie za kaba. Pa-pa-pa-ra-pa! Ale fiuty. Będzie widzowie najsmutniejszy Renekton na weście.
Ok. Jakbym kupił tunelera, to bym ją zabił. Następna gra będzie lepsza. Teraz robię kurwa za zabawkę dla enemy teammateów. Jest jak jest. Tej gry chcę nie zapomnieć. Nie chcę nie pamiętać. Nie chcę pamiętać o tej grze. Dobra? To jest umowa. Wyłącz tą muzykę, bo ci wysysa komórki z mózgu. Z czego? No póki co gram chyba, ale nie ma co się łamać. Utrzymać mental, w końcu się idzie dobra giera. O. Nic nie mógł. Jednak nie. Coś martwi. Jesteś rany, kobieta. Nie możesz się trzymać wokół mnie, wiesz? No teraz, prawie ci dupę ratowałem. Nie, bo ja bym nie wskoczył w nią, gdyby cię nie było. Wtedy mnie teraz zbejtowałem cię. Pać tam przejuani. Piknę tylko w jakieś totalnie zajebiste meczapy. Nie blindpikujesz tego Heresa. W ogóle jak masz... No najlepiej pikować w postacie dostosowując się do... No wiem, do grypki, wiem, nie? wiem. Tylko ja mam... Jestem takim niestety smutnym typem gracza, że po prostu spamuję jedną kurwa postacią, wiesz. Instalok powiedzmy w lat 20 gier, whatever, czy na co gram, jaki jest Steam Comp. Trochę tak jak taki mental one trick Tryndamera, wiesz o co chodzi. No meter ward pikuje to i tyle. Nie jestem takim typem top lanera jak nie wiem, Simivak, że o, tutaj ma tego, więc wezmę Kennena, tu mam tego, to Mordekaiser, tu Renekton, w kolejnej grze nie wiem, Teemo, bo siedzi, ja tak nie robię. No jesteś nobem, nie? Do tego. No jestem nobem. Można powiedzieć, że jestem jakimś tu trickiem. Gram tylko Fiorą, Vladem i tyle. Brand powrót spam. Nie wiem, czy ten Brand jest dobry na topa. No i Ghost dostał nerfa, ja uwielbiałem z Ghostem grać. Remigiusz, opinia. Brand na topie lepszy niż w tym patchu, czy w poprzednim lepszy? Szczera opinia. Nie wiem.
No nie. Coś tu ciął. Brandona. No Brand na te po... Dodżujesz się, dodżuję? Nie, no nie, gramy, no dyma mam ją. Nie. Mam kota w ogniu. Dodżuj. Nie dodżuj, nie, gramy. Zagrajmy to. Czemu zdodżowałeś? Bo jesteś terrorystą, kurwa, jesteś terrorystą. Jak? Piknąłeś Brana 4 APK jeszcze do... na Gwen. Jesteś terrorystą. Mieliśmy 4 HP? Forki. No to nie ma znaczenia, piknąłeś Gwen, Branda. Jestem trochę zagubiony. Ale jak zagubiony? Mam ci mówić, co masz, no mogę ci pomóc. Pikam jak chcesz, ale no bez przesady. Ja nie mam żadnego dobrego pika po prostu w Gwen. Jest, dobra, jest jeden dobry pik w Gwen. Kurwa, trynda. Ej. Sorry, już cię nie stroluję. Ty, a może po prostu wejdę na tryndę? I tyle. Kurwa, przecież trynda jest potężny w tym patchu. Czemu ja go nie abuzuję? Ja powinienem, kurwa, grać tryndą. Już co, ja idę zabiwać tryndę, wiesz? Po prostu. Wezmę serunki od Challengera. Takiego. Jebać widzę tą Sejuani. Jebać Vlada. Abuzuję po prostu tryndę i tyle. Daremek, będziesz miał teraz useful top lanera, dobra? Let's go. Turki zapomniałem, zjuzes. Pig łysy gra do papa. Kresik w ogóle do ciebie gra, pana. Nie wiem czemu. Ja nie lubię jak jungler do mnie gra, ale nigdy nie opluję dobrym gankiem. No ładnie ta gra. Akaj do góry idzie. Double kill. Let's go. Nie wiem. Która część Shreka jest twoją ulubioną? Jedynka. Najlepszy Shrek. Kiedy ja będę silniejszy od Kamil? Chyba nigdy. Biegam. Przerwałem im chociaż Barona. Widzowie, to był good death, no. Przerwałem im Barona, wzięliby go, jakbym tam nie poszedł się wykupić. Zginęłem na własnych zasadach. Zrobię na Shora bez Afeliosa. Mając Zyrę z maską, to raczej ta. No ja podchodzę, Remek. A ja nie miałem Merki jeszcze. Nika dał, thank you for the song. Krysty, panie, czekaję, ten łódź miał obrażeń. Więcej wróż mniej. RLP? No bywa, nie ma co się przejmować. Są takie dni na niefortunne gierki, po prostu. Nie, no ja dobrze nie gram, nie? Ale no to happens, nie? O kurczę. No i takiej kurwa gry mi brakowało na pierdalanka level 1. To mi się podoba. Ty,
Ej, zgłupiałem w chuj, nie? No kurwa mać, no! Jebiście. Nifty kurwa tębiego. Go FF, biegło mi w trolla w autopa, ja tego nie gram. No ale to nigdy się nie podajesz podobno, Bruce. Czyż byś kłamał? Oddaję się kurwa, na dziki same gram, przyrzekam. Nie chcę mi się. Chyba wolę fejś ogrywać nobów na D4 niż kurwa się męczyć z jakimiś kurwami, nie? Grających jak z kurwy. Ogrywać nobów. Nie wiem, no każdy gra kurwa w tą League of Legends jakby o życie kurwa walczy. Jakby ta gra zależała od kurwa życie jego, no. Tiltuje się. Zrobiłem First Blooda, przyszedł w jego, nie wiem, nie trafił niczym i nie wiem, i ja mam już kurwa zdjęcie. Kurwa. No jest pełna chilla, ale stiltowałem się, widzę, bo cały dzień mam chujowe kurwa gry. 0-7 mam i teraz jak mogłem się zdymać, to przyszedł jakiś nafurany dżungler i totalnie strollował. To jest chyba problem w tej grze jak kurwa w szachach, nie? Na wyższym poziomie, że większość gier to kurwa remis. Jak nie wbiłem tego Vitala? Jak kurwa? Jestem stiltowany teraz. Kurwa, kolejny odsraniec kręcy. Kurwa, z regionem dla odsrańców. Kurwa, w mocy! FF, kurwa, mać! Jebać! Metę, kurwa, tej gry i wszystko ukrają ludzie. No, macie gorsze, kurwa, fotele gamingowe od tej Laoi, nie? Ona ma arkę, kurwa. Ja p***dolę! Nie wiem, czy to widziałeś, co zrobiłem? Nie, nie widziałem, ale... Nie wiem, no... Nic nie zrobiłeś? Jasne, czat. Zablokowałem arkę Lefina i Erakana w tym samym momencie, stunując Lefina i zabiliśmy dwóch. Dalej, kurwa, to mi Laoi zesrać się, kurwa, gdzieś. Przepraszam, czatek, jestem trochę toxic. Mam tilta i muszę se pod nosem powyzywać, okej? Okay? Sorry. Chyba pies na kasopei. Go next, proszę. Ja tego nie gram. Mam ochotę coś rozpierdolić. Pies na wiego bany, kurwa. Nor. Build, kurwa, different. Dwa tysiące obrażeń w E. League of gówno, go next. Kurwa, kiedyś ta gra to był League of Legends, teraz jest League of Champions. Kurwa mać. Jestem tak stiltowany, że to jest chuj. Gdzie kurwa się liczą kurwa gracze, to tylko Champion się kurwa liczy. Pana meta kurwa, tank fików kurwa i magów na pół kilometra kurwa z headstrike'em. Nikt już kurwa nawet lasami nie gra. Wracam do kartusa na topie, będę szmatem jak każdy gracz kurwa w tej kurwany. Po prostu, ja już po prostu wiem jak wygląda granie na wyższym poziomie i chcę wrócić kurwa chyba do D4. Po prostu, to jest kurwa nudne kurwa granie w chuj. Okrojony jesteś na maksa. Wiesz czym się różni 1000 elo w szachach od poziomie kurwa arcymistrzów? Że na 1000 elo masz kurwa dymy, jest fajnie. A na poziomie arcymistrzów to druga gra to jest kurwa remis. No zajebiście. Mm.
dużo mam golda w sumie. Tak, Remek keruje, no. Bardzo was widzę, przepraszam za tego mentala, tylko po prostu... Te gry, które ja gram z Remkiem, to nie są te gry, które gram ja. To jest coś innego. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ogólnie, no, przeciwnicy są lepsi, wiadomo, ale chodzi o to, jak ludzie grają i czym ludzie grają, jest różnica. Czuję się, jakbym grał kompetycję, kurwa, kto bardziej wybierze wkurwiające czempiony. Brakuje mi czasu w LoLu, że każdy grał tym, co daje fan. A nie, to jest dobre. Muszę jakiś dodatek dostawać, nie wiem. Better player. I się wybałeś? No nie wierzę, Bruce, no nie wierzę. Tak, zabija mnie w E, z niczego więcej. Kliknęła we mnie E i padłem. Nawet nie byłem w jej range'u, tylko złapała mój spirit. Siema, jestem Random Bruce. Mając D4 gram na ludzi grających Jaxem, kurwa, Riven. A teraz grając na ludzi, kurwa, 1000 LP la sezon gram, kurwa, na Kennenów, inne ścierwo. Jak mam ograć, kurwa, typa, który ma 500 LP, Challenger last, kurwa, sezon? Na jakimś banym, kurwa, Kennenie. Jak? Jak? Powiedzcie mi, jak mam rozbić jakiegoś simiwaka na Kennenie? Albo innym, kurwa, abuzującym czempionie? Dobra, zamknij p***e, kurwa, szmato, bana. No nie troluj nas, kurwa, wygrywam tę grę. Zmutuj się, kurwa, zholduj linię jedną. Ja zagram kawałek Toxicity, bo nie zdążę czegoś dłuższego zagrać. A doczuję, kurwa, tą grę. Pijcie to mam. Także. Ebrus, żyjesz, kurwa? Żyję, zdoczowałem, kurwa, gierkę. Po prostu mam dość, kurwa, tych gier. Po prostu na mnie jest presja, że kurwa jestem useless, nic nie robię, więc kurwa gram jakimiś agresywnymi czempionami, a jak będę kurwa grał jakimś malfightem pod towerem, to wszyscy będą kurwa gadać, że boosted jestem, dlatego coś próbuję kurwa robić. Nie, no nie ma żadnej presji na tobie przecież. Nie, wcale kurwa. No, nie ma żadnej presji, żadnej nie ma. Stary, moje W nie zabiera typowi w 2 sekundy 3000 zdrowia. Moje Q nie zabiera, moja R-ka nawet tyle nie zabiera. Ale to, czekaj, o co chodzi? Po prostu jestem tilted, stary, bo co grę, gra tą samą grę, co kurwa grę. Na lepszych od siebie, mnie to wkurwia. Powiedz mi. Czekaj, co? Jeśli ja jestem przecież na poziomie... Pierwszy raz grałeś na Eloy. Jeśli ja jestem graczem D1 Mastera i powiedzmy potrafię sobie poradzić na jakiegoś lepszego gracza, ale jak mam sobie poradzić na lepszego gracza, który gra kurwa Kennenem, jakimś Jace'em kurwa na topie albo innym jakimś Akshanem pikowatym pikiem, który ma 600 LP więcej ode mnie, jak mam zrobić, nie wiem, 6-0 na kurwa takiego typa? Powiedz mi. Bo później wszyscy Stanie piszą, że... Eloy miała D1 na sezon. I każdy, no tak, i ją rozbałem, i przyszedł w jego, i w... No i postanowił zranować gierkę. No rozumiem, spoko. Ale kurwa, nie rozumiem jednego. Raz jest fajnie, że grasz na lepszego od siebie, a drugi dzień mówisz, że nie jest fajnie. Ty masz dwubiegunówkę jakąś, tak samo raz mówisz, że chcesz nie, nie bo cały czas ktoś mi kurwa pisze, że jestem chujowy bosted, znowu 0-7, takie pierdolenie kurwa. Ludzi, a typ kurwa nawet nie sprawdzi, czy nie gram na typa 1150 LP w last kurwa sezonie. Ale kurwa, na nikogo takiego nie grałem. Nie wiem, grałem na typa, nie wiem, na przykład ze Stoni. Nie wiem, moi ludzie z czatu myślą, że ale ja powinienem... dobra, nawet jak zagrasz jedna gierka, to jest tylko kurwa gościu, to jest nic, to jest gównowarta statystyka, no przecież... No to wytłumacz to kurwa moim widzom, że to jest gównowarta statystyka. Dzięki.
Ale mi chodzi o to, że grałeś raz na chłopa, który ma 1000 LP niby, chociaż nie wiem, czy to prawda, czy to jest gównowarta statystyka. Jedna gierka na 300, które rozegrałeś. Nie, whatever, sorry widzowie, że nie diffuję typów 500 LP co gierkę, robiąc 10-0, sorry. Ciśnijcie dalej, że jestem chujowy, okej, jestem od nich chujowszy, no, zajebiście się gra na kurwa. Ale ty jesteś chujowszy, ty prosto jesteś, po prostu robisz dziwne ruchy na mapie, ty nie kumasz tego? No, stary, no jak mam dobrze grać w LoL, jak każdy cię kurwa ciśnie na czacie. Ale kto ciśnie cię na czacie? Ten czat zawsze cię cisnął. Weź sobie na jedną gierkę, wyłącz ten czat, wyłącz song request i tyle. I się skup na grze komputerowej. Już zagra jak małpa i będzie okej. Ja też mam do was prośbę, odpuśćcie mi czasami, bo serio gram na lepszych graczy niż zazwyczaj. I tutaj źle użyjesz kół, to tam, to no nie wiem, tak jakby... No jest jakaś tam na mnie presja z czatu, nie? Dużo łatwiej jest zdiffować jakiegoś typa z D1 niż jakiegoś typa, co ma, nie wiem, 500-1000 punktów, nie? To grabsy robią, ta, są na grabsa, to może być stana broń jest tutaj. Dwa. Powiem do przodu kliknąć i przerwać, ale myślałem, że Malphite zapierdoli bombę instant. Jak byłem przegraliście błędzie, na Baronie 3-4? Któryś? A ten kurczę. Dobra, ja trimuję, trzeba walczyć. Dostałem to. Dzięki Matysław za słupki wcika dla Prismatic. Dziękuję bardzo. Klasik. Skąd ona wiedziała, że Turek aluje w tym miejscu, TBH? Jakby mi skoczyła od Tristana z Bailoutem, to... Też wiedziałem, że to lekko było. O! Tryna. Ej! Dobra widzę, dziękuję za dzisiaj, dzięki za suby, donajciki. Idę spać, jestem zmęczony, śpijcie dobrze, nie wiem czy jutro będzie w ogóle streama, a jak będzie to pewnie chcę sobie pospać. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy streamek. Słodkich snów.